Happy Hour, część druga, ha, 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 czas zacząć. Monika Jarosińska z nami już. Dzień dobry, dobry wieczór. Zobaczcie, co jeszcze oprócz gościa zobaczycie dziś w Happy Hour? Jeszcze w Happy Hour pokażemy świat bajek, baśni i gwiazd. Zdradzimy, czyim hobby jest taniec na róże. Ujawnimy próby zamachu na reportera Happy Hour. I wylansujemy hip-hopową babcię. Królowa stołecznych salonów i kronik towarzyskich. Tak piszą wszystkie tabloidy o Monice Jarosińskiej, o aktorce. Ale ostatnio zniknęłaś. Gdzie ty jesteś, jak cię nie ma? W domu. Jak albo w studiu. I nie chadzasz? I nie chodzisz już nigdy? Nie chadzam, słuchajcie, bo tak naprawdę to chadzanie to nic dobrego z tego nie wynika. Ale kiedyś było tak, że coś otworzyło jakąś gazetę lub portal, to byłaś na tych imprezach. Rzeczywiście był taki moment w moim życiu, że pojawiałam się z moimi przyjaciółmi, znajomymi. A to nie tak, że ja, słuchajcie, nie mogłam żyć bez imprez, słuchajcie. Owszem, miałam takie momenty, ja mam generalnie takie wrodzone ADHD, ja się nudzę, więc nie mogę siedzieć zbyt długo sama w domu, więc musiałam tak się trochę... To znaczy, że teraz nie jesteś sama. Teraz jestem. Jesteś sama nadal? I ty teraz siedzisz, teraz to znosisz w domu? Teraz znoszę, bo jestem już taka dojrzalszą kobietą, wiesz, już mam inne priorytety, jakby inne... Nie nudzisz się już ze sobą. Już się nie nudzę ze sobą. Ale powiedziała, że z tego bywania na imprezach nic dobrego nie wynika. To co wynika z bywania? No więc właśnie coś takiego, o czym powiedziałeś, że królowa tabloidów, kronik towarzyskich... No tutaj mamy taką małą ściągę, proszę bardzo. A proszę bardzo. Tutaj impreza nowego pisma. Tak, to było jakiś miesiąc temu. Tu w kasynie, tak? Tak, byłam chora, anginę miałam. I poszłaś z anginą do kasyna? Oczywiście, bo nie mogłam odmówić mojej przyjaciółce. To jest sprzed 2 lat, a to jest sprzed 5 roku. To jest 4-3 miesiące temu. Po kolorze włosów się orientujesz, czy...? Tak. Czyli to, rozumiem, że ta ostatnia impreza to taka najbardziej... ostatnia, tak? Ostatnia. Czyli słuchaj, jak ja oglądałam ten materiał, właśnie te zdjęcia, to właśnie tak co pół roku, co rok tak naprawdę. Nie tak często znowu. Ale widzisz. No dobrze, ale teraz się odnalazłaś w tych blond włosach? Chyba się w ogóle odnalazłam, wiesz? Nie tylko w blond włosach. Wiesz, ja mam takie... coś mi nachodzi na przykład, tak? I w tym dniu na przykład muszę zrobić to, na przykład obciąć włosy, zmienić kolor, bo czuję taką potrzebę, czy mam taką silną potrzebę zmiany. A później żałujesz i płaczesz? Nie. Nie. Dlaczego? Ale tak spontanicznie to robisz? Już tak. To zachciało, biegniesz do fryzjera? Mówię do fryzjera mojego przyjaciela Bartka. Bartek, tnij kitę. Tak na przykład to było ostatnio. I na drugi dzień przychodzisz i mówisz, no słuchaj, tak czy nie? Nie podobają mi się krótkie. Nie, raczej nie miałam żadnych takich reklamacji. Powiedz, jak był ten okres, kiedy bywałaś często? Nie przeszkadzało to w graniu, w bywaniu na planach? Nie, nie jest czas na wszystko? Wiesz co, ja jeśli nawet bywam na imprezach, to wychodzę o takiej w miarę rozsądnej porze i nigdy nie piję alkoholu, więc zawsze wstawałam. To nie wiedziałam, że jeszcze jedna taka w branży jest, co nie pije. I jeszcze zawsze... Nie pijesz? Nie. Zawsze przyjeżdżam samochodem. To nie tak pije, ten donosi. I daleko mieszkasz, tak? Dokładnie. Nie opłaca się, słuchajcie, wiesz. No dobrze, taksówki są drogie. Powiedz, skoro byłaś na imprezach zawsze trzeźwa, czy ten obraz imprez wielkich gwiazd pokazywany w gazetach, czy w internecie, to jest prawdziwy obraz, czy może robią zdjęcie... Ale powiedz zdjęcie, konkretnie, ale o co ci chodzi? Na przykład robią zdjęcie panu z panią przytuleni, a oni się tylko przytulili na 2 sekundy do tego oczywiście zdjęcia. Tak. No oczywiście, że ja miałam mnóstwo narzeczonych, ja nawet myślałam, że... Takich tabloidowych. Takich tabloidowych i naprawdę był, przez chwilę wierzyłam, że jestem jakąś chyba nimfomanką, wiesz, ale nie jestem. Chyba szkoda. No dobrze, a w ciągu tych wszystkich lat, no bo tak na rynku, pamiętam, tak tabloidowym, tak z 5 lat jesteś, nie? Można powiedzieć? No, tak. Dobrą mam pamięć. To jakiś taki stały narzeczony jest, czy... Nie. Nie, to tylko... Zmieniają się. Rotacja następuje. A czy to tak wygodnie w branży? Po prostu być singlem? Wiesz co, kiedyś to... teraz chyba nie jest takie wygodne. Chyba... Wydaje mi się, że ludzie powoli zaczynają doceniać partnerstwo, bycie w związkach. Ponieważ to daje taką dużą siłę i takie poczucie stabilizacji. Ale to chyba, zaraz, to chyba przez ostatnie 2 lata, ale teraz już się wszystko zmieniło, mamy nową Rzeczpospolitą i myślę, że z powrotem ja się nie orientuję w nowych trendach, właśnie nie wiem, co ja kiedyś, nie, ja nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś bycie singlem było rzeczywiście takie bardzo trendy, wiesz, to było takie fajne być singlem, wiesz, nie mam pary, jest więcej wolna. Pozycji od reżyserów, producentów. Tak, wiesz, teraz? Mnóstwo...
A teraz wiesz co, nie wiem, czy mi już nie pytają. Słuchaj, teraz nie proponują. Zdobyć mężatkę, to jest, wiesz. To jest szpan. Tak, to jest. Powiedz, podobno kiedyś byłaś u wróżki, tak wyczytałem w internecie. Bo to myślisz razy? Tak, samo często. Wróżę. Tak? Oczywiście. Z czego wróżysz? Z kosmosu. Z kosmosu i tak. Sprawdza się? A czy... Powiem ci tak, ja mam, rzeczywiście mam taką umiejętność czasami przewidywania. Ale niestety u siebie to ciężko mi z tym, ciężko mi wychodzi, ale u innych powiem ci, że zdarza mi się coś przewidzieć. Ale sprawy dobrze, sercowe, czekaj. Zawodowe? Różne, bardzo różne. Ale wróżysz jak? Z kart? Nie wróżę z żadnych kart, to nie jest tak. Jak z kosmosu? Może to jest kwestia, nie wiem, intuicji, jakiegoś mojego talentu psychologicznego. No ale to jest, ale dobrze, ale z ręki? No, nie, czy tak no żadnej prostu... ręki, żadnej kuli, żadnego kosmosu, po prostu czasami coś widzę. No to powiedz na przykład, bo nam widzowie wróżą, że ja z Gosią coś kiedyś w przyszłości, chociaż my tylko służbowo. Czy może coś kiedyś w przyszłości bardziej? Nie, nie mam mowy. O, sami faceta. I bardzo dobrze, teraz świąteczny klimat. Się przeniesiemy do świąt jeszcze parę dni, ale już teraz grono najznamienitszych polskich aktorów poświęciło swój czas i energię, aby pomóc dzieciom. Zupełnie nie do... I wcale nie za siedmioma górami, ale w warszawskiej restauracji pod gigantami spotkali się najlepsi polscy aktorzy, by świętować sukces projektu Świat bajek i baśni. Jest to kolejny...